bardzo proszę o wystąpienie pani Magdaleny Skibę z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Wystąpi z referatem Mechanizmy stygmatyzacji osób chorych psychicznie. Dzień dobry, Magdalena Skiba. Jako, że jestem psychologiem, to też taki temat nieco psychologiczny pod tytułem Mechanizmy stygmatyzacji osób chorych psychicznie. W zasadzie mogą być zaburzonych psychicznie, ponieważ potem nie różnicuje dla danych jakichś jednostek chorobowych, jak te mechanizmy wyglądają. Zresztą chyba nie ma tu jakichś takich różnic dużych. Jeżeli mówimy o osobach chorych psychicznie, no to pierwsza sprawa, co to jest choroba psychiczna. ICD-10, czyli ta klasyfikacja WHO, wymienia zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, to jest właśnie od F0 do F99, było tu wspomniane chyba F54, jak dobrze pamiętam. I wśród tych zaburzeń psychicznych można wyodrębnić zaburzenia psychotyczne i zaburzenia niepsychotyczne. No, zaburzenia psychotyczne, można tutaj przyjąć taką definicję, że to jest właśnie choroba psychiczna wtedy, kiedy mamy objawy wytwórcze. Czyli inaczej mówiąc, urojenia, czyli zaburzenia myśli, lub omamy, czyli halucynacje, zaburzenia postrzegania. Zaburzenia niepsychotyczne po prostu tego nie mają. Oczywiście wśród tych zaburzeń psychicznych, które są w klasyfikacji WHO czy w klasyfikacji tej amerykańskiej DSM-4, jest mowa o bardzo różnych zaburzeniach, łącznie z uzależnieniami, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami nerwicowymi, emocji nieokreślonymi, jakimiś zaburzeniami. Te zaburzenia psychotyczne zazwyczaj będą dotyczyć schizofrenii, też w niektórych, dopiero była mowa o depresji. Tych rodzajów depresji tak naprawdę jest sporo, dlatego często ludzie patrzą przez pryzmat. Można mieć lekkie zaburzenia depresyjne, które poddaje się psychoterapii, ale nie jest to jeszcze chorobą psychiczną. A jest taka depresja, która totalnie ścina człowieka, przeszkadza, znaczy nie daje mu w ogóle funkcjonować i łączy się też z objawami psychotycznymi, czyli poczucia winy. Czy tutaj było taki komentarz, że jedna z blogerek myślała, że pielęgniarka pobierając krew dowiaduje się o jej chorobie. To może być już kwestia urojenia, po prostu depresja taka psychotyczna. To jest zresztą ciężkie do diagnozowania. Sami psychiatrzy, znaczy muszę powiedzieć, że pracowałam też na oddziałach psychiatrycznych i wiem, jak to wygląda od kuchni, no, że czasami jest problem tak naprawdę, jaką to F przydzielić. Wydaje mi się w ogóle, że ta klasyfikacja jest zbyt rozbudowana, mogłaby być prostsza. Chyba było tu mówione o stygmacie, nie wiem na ile, tylko przypomnę, że skoro mówię o stygmatyzacji, to stygmat to pewna cecha, pewien znak negatywny, tutaj traktowanie jako negatywny, który powoduje w konsekwencji, że osoba jest zdewaluowana. W moim odczuciu stygmat to jest to samo co piętno, termin wprowadzony przez Goffmana w 1963 roku. Niektórzy mówią, że piętno różni się od stygmatu tym, że piętno ma ten wydźwięk negatywny, a stygmat, no to przecież święci mieli stygmaty, a świętość to coś dobrego. Dla mnie w zasadzie to są synonimy. Goffman twierdzi, że każde społeczeństwo ustanawia własne sposoby kategoryzowania ludzi, a przedstawiciele poszczególnych kategorii wyposaża się w zespoły, zestawy atrybutów wychodzących za ich cechy typowe i naturalne.
Czyli stygmat byłby pochodzenia postu społecznego. Ludzie w toku tam ustalania znaczeń, konstruowania znaczeń określają, co to jest stygmat i co powoduje, tak naprawdę jaka cecha powoduje wykluczenie społeczne. Społeczeństwo buduje sobie normy i określa, co jest normalne, a co jest nienormalne. Co więcej, no, w różnych kulturach bardzo różnie to jest traktowane. Zresztą Państwo wiecie, że w jednej kulturze otyłe kobiety są pożądane, w innych nie. To nie dotyczy tylko choroby psychicznej. Jeżeli chodzi o rodzaje piętna według Goffmana, trzy podstawowe kategorie on wyróżnia: brzydotę cielesną, wady charakteru, czyli tam jakieś zaburzenia psychiczne, pobyt w więzieniu, nałogi, homoseksualizm, bezrobocie, zachowania polityczne, i trzecia kategoria, piętna rasy, narodowości i wyznania, czyli zaburzenia psychiczne, choroba psychiczna mieściłaby się w tych wadach charakteru. Elementy procesu stygmatyzacji. Link i Phelan wyróżniają kolejno etykietowanie, stereotypizację, oddzielenie nas od innych, reakcje emocjonalne, utratę statusu społecznego. Inny podział, jakie elementy zawiera proces stygmatyzowania, to dystansowanie się, stereotypizacja, delegitymizacja, segregacja, eksterminacja. To są w miarę czytelne pojęcia. Taką najbardziej drastyczną formą jest eksterminacja i w sensie takim psychologicznym, i w sensie fizycznym. Eksterminacja taka psychologiczna to w ogóle odmawianie jakichkolwiek praw osobom zaburzonym psychicznie, łącznie z w skrajnych przypadkach chęcią pozbawienia ich w ogóle istnienia. Teorie dotyczące stygmatyzacji. Trzy takie rodzaj teorii: funkcjonalne, percepcyjne i zgodności. Teorie funkcjonalne opierają się na tym, że człowiek, funkcjonując w jakiejś grupie, obserwuje ją, obserwuje też inne grupy i tworzy sobie stereotypy i jakieś uprzedzenia, które mają zapewnić mu osobiste korzyści. Czyli to, że jedna grupa jest gorsza od tej, w której ja jestem, służy temu, że ja sobie, że ja nie mam choroby psychicznej, służy temu, że czuję się lepiej, czerpię z tego poczucie własnej wartości i taką przynależność społeczną, tożsamość. Taką odmianą teorii funkcjonalnej jest podejście funkcjonalne biokulturowe, czyli piętnowanie ma swoje źródło w uwarunkowaniach biologicznych. Człowiek ma potrzebę życia w efektywnej grupie i oczywiście rozprzestrzeniania swoich genów. A jeżeli grupa jest dysfunkcyjna, to powielanie genów jest utrudnione, dlatego jakby osoby chore psychicznie utrudniają najzwyczajniej reprodukcję genów. Teorie percepcyjne opierają się na tym, że percepcja społeczna jest nieobiektywna, że no, dokonujemy jakichś zniekształceń poznawczych. Teorie te dzielą się na teorie kreowania przekonań i teoria akcentuacji, a teoria kreowania przekonań dzieli się z kolei na teorię pozornej korelacji i teorii ekologicznej, teorii percepcji społecznej. W pierwszej jest proste założenie, że jeżeli coś jest w mniejszości, to znaczy, że to jest nienormalne. Skoro schizofreników
mózgów jest mało, to znaczy, że oni są nienormalni. Takie proste założenie. Piętnowane są te cechy, które występują rzadko w społeczeństwie. Zresztą tak samo można oczywiście piętnować też pewnie stygmatyzacji jakiejś doświadczają osoby, które są po drugiej stronie krzywej Gaussa i są w jakiś sposób wybitni. Ekologiczna teoria percepcji społecznej mówi o tym, że o zewnętrznych cechach jednostki możemy wnioskować o cechach osobowościowych. Zresztą dużo jest takich przekonań, że osoby, które mają wysokie czoło, są bardziej inteligentne, że osoby, które mają symetryczną twarz, są bardziej zdrowe, mają lepsze geny i tak dalej, i tak dalej. Teoria akcentuacji podkreśla, że jesteśmy percepcyjnie stronniczy i najzwyczajniej w świecie będziemy zawsze dążyć do faworyzowania swojej grupy. Taki trochę kolektywizm w podejściu. Zawsze mamy zresztą coś takiego, że zawsze grupa, do której przynależymy, będziemy ją bardziej bronić, bo jesteśmy bardziej związani i będziemy mieć tendencję do traktowania jej bardziej wyjątkowo. Teorie zgodności podkreślają proces komunikacji, że to ludzie sobie ustalają tak naprawdę, co jest jakąś aberracją, co jest chorobą, a co jest normą. Piętnuje właśnie społeczeństwo, które tworzy, toleruje i podtrzymuje takie postawy. Ludzie są sugestywni i ten, kto bardziej potrafi się komunikować, z tego większą siłę przebicia i w tym kierunku zmierza ustalanie tego, co jest normalne, a co nie. Mechanizm stygmatyzacji osób chorych psychicznie pewnie można podzielić na nieswoiste i swoiste. Dużo tak naprawdę tych mechanizmów jest nieswoistych, czyli dotyczących wykluczenia ze względu na posiadanie jakichkolwiek innych cech czy przejawianie jakichś zaburzeń. Z takich swoistych można wymienić, no kiedyś osoby chore psychicznie traktowało się jako opętane przez szatana, przypisywało im się jakąś magiczną taką moc. Są takie rzeczy, które były związane bezpośrednio właśnie z zaburzeniami tylko psychicznymi. Mechanizm stygmatyzacji. Wymieniłam sobie następujące. Sama diagnoza psychiatryczna jest już stygmatyzująca. Mówi się, że jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób jest diagnoza. Już nie pamiętam, kto jest autorem tego tekstu. Diagnoza, która jest na przykład błędnie postawiona. Znam sporo osób, którzy otrzymali błędną diagnozę psychiatryczną. U mnie w szpitalu leczył się mężczyzna, który mając nerwicę anankastyczną, czyli taki przymus, bał się wszelkiego brudu. No w pewnym momencie dostawał bardzo dużo etykietek, w pewnym momencie dostawał schizofrenię, bo zdiagnozowano mu schizofrenię, no że ma urojenia na tym punkcie tego brudu, szkodliwości jego. Podczas kiedy dzisiaj absolutnie by takie etykietki też nie dostał, wtedy nerwica anankastyczna nie była za bardzo wyodrębniona jako jednostka chorobowa. Mam też kolegę, który mając też taką nerwicę polegającą na przymusie, gdzieś w ramach tej swojej takiej kompulsji i bycia super perfekcyjnym powiedział swojemu terapeucie, że on chyba nadużywa alkoholu. No i ten, nie bacząc na nic, wysłał go na odwyk. No i chłopaka wyrzucili z tego odwyku.
z diagnozą, że co ty tu chłopie robisz, uciekaj stąd, nie masz żadnego nawet picia ryzykownego. No ale ma problem, bo w każdej dyskusji wychodzi, że no to jak byłeś na odwyku, nie? Nieważne, czy ktoś jest ofiarą, czy sprawcą przestępstwa, ważne, że jest przestępstwo zamieszane. Też druga kwestia, diagnoza nozologiczna. Tu jest pewna sprzeczność. Z jednej strony no, system finansowania instytucji medycznych musi mieć jakieś kategorie, kody i tak dalej. Czyli musi być z nazwy wpisana choroba. Zawsze jest najlepiej, jest diagnoza funkcjonalna, czyli opisuje bardziej człowieka, niż mu się przystawia F20 czy F16 czy tam 29. Chodzi o to, że taka dwoistość jest. Z jednej strony musi być diagnoza funkcjonalna, z drugiej strony realnie funkcjonuje diagnoza nozologiczna też i w zasadzie to jest no jakieś takie, nie bardzo tutaj można coś zmienić, przynajmniej nie mam pomysłu. Mechanizm stygmatyzacji, przeżycie lęku, kontakt z osobą chorą psychicznie jest związany z jakimś lękiem, z jakąś ambiwalencją emocjonalną, lęk przed trudem bycia w podobnej sytuacji. Jeżeli wiem, z czym choroba się wiąże, to trudno nam jest się pogodzić z tym, że musielibyśmy koszty tej choroby ponosić. Lek przed nieznanym, to w tym przypadku, jeżeli nie wiemy w ogóle, co to jest. Lek przed odrzuceniem społecznym i lek egzystencjalny. Każda choroba, a zwłaszcza być może choroba psychiczna, depresja, jakaś właśnie nerwica egzystencjalna, przypomina nam o naszej ułomności i śmiertelności. Wyróżnia się mechanizm stygmatyzacji też dysonans poznawczy. Jeżeli ludzie spotykają sytuacje, które są dla nich niezrozumiałe, jakieś elementy sytuacyjne są dla nich sprzeczne, mają taką tendencję do upraszczania sobie rzeczywistości, żeby zatrzymać dzięki mechanizmom obronnym jakąś spójność i po prostu postrzegają świat bardziej w sposób uproszczony, nawet prymitywniej. Wszystko byle mieć jakieś, nie wnikać w tą sytuację, tylko sobie uprościć poznanie. Mechanizm stygmatyzacji, przede wszystkim brak wiedzy, czyli stereotypy to są uproszczone schematy rzeczywistości. Jeżeli nie mamy dostatecznej wiedzy, to sobie fantazujemy. Jeżeli nie mamy wiedzy, to dochodzą do nas do głosu emocje. Jesteśmy bardziej podatni na sugestie i bardziej jesteśmy mamy tendencję postrzegania rzeczywistości jako zero-jedynkową. Stereotypy dotyczące osób chorych psychicznie. Chory psychicznie jest niebezpieczny, to nosi częściowo odpowiedzialnie za swój stan zdrowia, cokolwiek by to miało znaczyć, czy prowadzi niechiniczny tryb życia, czy za dużo się stresował. Cierpią na chorobę, która jest chroniczna i trudna do wyleczenia. Chory jest nieprzewidywalny, niezdolny do należytego wypełnienia ról społecznych. Oczywiście to jest wszystko uproszczone. Upraszczając rzeczywistość, no, krzywdzimy tych, do których nasza ocena się nie odnosi. Klasyfikacja na my i oni. To już o tym mówiłam, przynależność grupowa jest bardzo ważna. Przez to, że należymy do zdrowych, mamy takie poczucie, że jesteśmy wśród tych lepszych. Możemy gdzieś z jakąś grupą lepszą zidentyfikować, utrzymać swoją tożsamość i poczucie własnej wartości. Wśród tych mechanizmów stygmatyzacji wyróżnia się to zjawisko samospełniającej się przepowiedni. To jest taki mechanizm, że ludzie usłyszeli, że bank upada, zaczęli wycofywać pieniądze i on faktycznie upadł. Tak samo jest w chorobie psychicznej. Jeżeli mamy pogląd, że osoba chora psychicznie jest niezrozumiała, to będziemy jej unikać. A jak ona jest niekontaktowa, niezrozumiała, jeżeli my będziemy jej unikać, to na tym bardziej będzie unikać kontaktów i będzie niezrozumiała. Czyli taki mechanizm błędnego koła. Stygmatyzujący w mojej ocenie jest system opieki zdrowotnej. Warunki leczenia i rehabilitacji. Nie
kiedyś na oddziale psychiatrycznym. Zdrowy człowiek może dostać depresji, nie? Od warunków w ogóle lokalowych i innych, gdzie jak najbardziej w takich miejscach powinno się dbać o jakieś pozytywne otoczenie i jakieś przyjazne okoliczności. Realia są takie, że jeżeli jesteś chory i chcesz sobie kupić lek nowszej generacji, który nie powoduje na przykład objawów ubocznych, to trzeba sobie pójść samemu do apteki i go kupić. Nie, czyli totalnie niedoinwestowany na służbę zdrowia w tym obszarze. Program ochrony zdrowia psychicznego z 2010 roku wprowadził rzeczników praw pacjentów w szpitalach psychiatrycznych. Dla mnie jest to jeden z przykładów działania totalnie pozornego. Dzieci rzecznicy, urzędnicy zwykli, nie mają w ogóle siły przebicia w stosunku do otrzymania nawet od lekarzy jakichkolwiek informacji, czy postępowanie jakieś względem chorego było odpowiednie. Nie mówię już o takich jakichś niuansach, które nie są zapisywane w dokumentacji. No i oczywiście przecież to jest osoba chora psychiczna, więc z góry jest założenie, że ona może kłamać, konfabulować i tak dalej. Więc ta instytucja w ogóle moim zdaniem się nie sprawdza tych rzeczników praw pacjentów, konkretnie w tych jednostkach opieki zdrowotnej. Ostatnia rzecz, postawy personelu medycznego. Personel medyczny się rzeczy musi być trochę w takim rozumieniu psychologicznym, psychopatycznym, bo inaczej sobie nie radzi z trudnymi sytuacjami. Podobnie jak lekarze, którzy, onkolodzy i inni przedstawiciele innych grup zawodowych, bo inaczej sami by się złamali i dostali jakichś zaburzeń. Więc muszą być trochę tacy hardzi. Ale z drugiej strony uważam, że nie ma. Byłam świadkiem wielu przejawów braku szacunku dla pacjentów psychiatrycznych. Takiego. Nie wiem, czy to było intencjonalne, ale nawet takie powiedzenie, że dobra, to ja wracam do moich świrków, jest stygmatyzujące, jest nie fair, nawet w żarcie. Mam karteczkę, że koniec, więc dziękuję. Zapraszam do zadania pytań. Bardzo dziękuję za tę prezentację. Chciałabym otworzyć dyskusję. Proszę, czy są pytania? Nie wiem, czy to jest pytanie, chyba bardziej komentarz, ale mogę zrobić z tego pytanie. Czy nie uważa Pani, że jednym z mechanizmów stygmatyzacji jest sposób mówienia o pacjentach, czy sposób konstruowania pacjentów? Kilka razy Pani używa sformułowania osoba chora psychicznie, czy osoba zaburzona psychicznie i raz schizofrenik. To jest jedno z określeń również stygmatyzujących, to w jaki sposób my mówimy o pacjentach, to jak ich postrzegamy jest również stygmatyzujące. Można powiedzieć równie dobrze osoba ze schizofrenią albo osoba z rozpoznaniem schizofrenii. Akcent jest przesunięty i jest w zupełnie innym miejscu. To tak samo jak powiedzieć komuś, że jest głupi. Jest różnica powiedzieć komuś, że jest głupi, a jest różnica powiedzieć, że w tym momencie ktoś zrobił głupio. Akcent jest inny. To był komentarz. Oczywiście ma Pan rację, można dyskutować, na ile jest akcent jakiś stygmatyzujący w poszczególnych nazwach. Ja posługuję się terminologią, która jest ogólnie przyjęta w klasyfikacjach. Szczerze powiedziawszy, jakieś rozpoznanie nozologiczne też musi być. Nie da się wszystkiego opisać, pacjent ma problemy z tym, bo to jest za długo trochę i naokoło. Akurat dla mnie nie jest obraźliwe, jeżeli miałabym schizofrenię, gdyby ktoś mi powiedział, że jestem schizofreniczką. Bo akurat może ten przypadek do mnie jakoś nie trafia. Ale oczywiście, musi być rozpoznanie jakieś nozologiczne, a oczywiście, że dobrze, lepiej jak się
używa tych sformułowań, które są mniej jakoś społecznie uznawane za wypełniające. Zgadzam się. Są jeszcze jakieś pytania? Ja może do powiedzenia takiego naprawdę tu przestać, prawda? Zdecydowanie nie jest to i nie ma zgody z mojej strony, tutaj wpisuje się w pana narrację, na relatywizowanie tych sytuacji. Tylko raz rozsądnie odwołując się do historii psychiatrii, powiemy pan profesor Kępiński, mówiąc schizofrenik w latach 70., on próbował podnieść rangę osoby jako takiej. Dzisiaj definicja schizofrenik, bez względu na to, jakim kodem pani się posługuje, jest kategorią stygmatyzującą osoby chorujące na to coś, co lekarze definiują jako schizofrenię. Proszę wybaczyć, jednoznacznie chcę to powiedzieć. Tak samo jednoznacznie chcę powiedzieć o drugiej sprawie, ale może to Wasiole, bo to mniejsza sprawa. Nie, zdecydowanie również nie ma zgody na to, że personel ma mieć cechy psychopatyczne, proszę Państwa. To jest rodzaj jakiegoś głębokiego nieporozumienia. No, aha, ja się usłyszałem. A to, jeżeli źle usłyszałem, to przepraszam. Ale nie usłyszałem się. Także tutaj proszę podpowiedzieć mi jakoś głęboko Czy jest pan psychologiem z wykształcenia? To mnie nie było. Czy mógłby pan... Byłam? To przeoczyłam gdzieś. W każdym razie, jeżeli chodzi o Eysenka, traktowanie psychopatii jest inne niż traktowanie takie w dlatego zaznaczyłam zresztą, że w pewnym rozumieniu, a nie jak jest rozumiane powszechnie z tą negatywną konotacją. To nie jest relatywizm. Można dyskutować na tym. Dla jednej osoby schizofrenik jest etykietujący, dla kogoś nie. To jest tak samo, jak zmieniono nazwę psychopaty na socjopatę, gdzie dla mnie psychopata też nie jest stygmatyzujące. Ale na przykład dla mnie osobiście jest stygmatyzujące określenie poziomów inteligencji, jak kiedyś to było debil, imbecyl i tak dalej. Trzeba coś uzgodnić. Jeden ma pewnie jakieś, jest bardziej wrażliwy na taką nazwę, ktoś inny mniej. Być może ja mam swoje zboczenie psychologiczne i dla mnie to jest nazwa wielokrotnie uważana i gdzieś nie generuje takich emocji. Chciałam jeszcze dorzucić swój głos w tej dyskusji o nazwach. Bo miałam też dzisiaj swoje wystąpienie na temat teatru. Część z Państwa może była i tłumaczyłam się z nim, dlaczego używam nazw, które przez niektóre osoby mogą być stygmatyzujące. Co wynika oczywiście też z pośpiechu prezentowania i pewnie zgodziłam się z Panią, że lepiej jest używać tych nazw, które jak najmniej piętnują, jak najmniej stygmatyzują, jednak szybkość komunikacji i to, żebyśmy byli jak najszybciej zrozumiani, jakby zobowiązuje nas do używania nazw, które właśnie pozwalają na tę komunikację. A druga rzecz to jest taka, że w swoich różnych badaniach związanych z teatrem zaangażowanym społecznie stykam się z teatrami tworzonymi przez osoby, które są właśnie albo mają zdiagnozowaną schizofrenię, albo są osobami z zdiagnozowaną niepełnosprawnością różnego typu. I oni sami często przedstawiając się w rozmowach pospektaklowych, opowiadając o swoich działaniach, jasno mówią, że są osobami niepełnosprawnymi albo że są schizofrenikami. I byłam kiedyś, też o tym już mówiłam, widziałam taką sytuację, jak po prostu jakby zapowiadając spektakl powiedziano, iż wystąpią osoby z alternatywną motoryką, po czym weszli aktorzy i powiedzieli, że jesteśmy osobami niepełnosprawnymi. Tak się przedstawili. I to moim zdaniem to też należy uszanować, jakby unikanie używania tej nazwy, jakby nieszanowanie tego, że oni sami siebie tak określają, jest również jakimś rodzajem stygmatyzacji tych osób. Ja jakby jestem tego zdania, że oczywiście można siąść i dyskutować nad tym, jakie nazewnictwo stosować. Nie chciałabym też iść w drugą stronę, że nagle będziemy zmieniać nazwy, bo co?
No schizofrenik to schizofrenik, no choroba i tyle. Jak pani jeszcze raz powie schizofrenik, to ja... Zmiczuję, wie pan. Nie, protestuję i naprawdę pracuję 26 lat w kontakcie z ludźmi, którzy mają rozmaite doświadczenia. Te słowa są, które padają kilkanaście razy, są stygmatyzujące i obraźliwe. I naprawdę nie chodzi o czas komunikacji, o którym pani mówi, nie chodzi o zmiany w ICD-DSM, tylko chodzi o kulturę słowa. Ja do tego się odnoszę i o to uprzejmie państwa proszę. No, ale jeżeli osoba... kolejny raz nie wprowadzili takiej narracji. Ja przepraszam, ale to chciałem powiedzieć. Jeżeli osoba, która ma zdiagnozowaną schizofrenię, przedstawia się jako schizofrenię, czy pan również tej osobie powiedział, że ma tak nie mówić o sobie? Czyli ja się cieszę, że jest taka dyskusja. Ja nie mam jakiegoś oporu, żeby używać nazwy też osoby z rozpoznaniem schizofrenicznym czy z zaburzeniami schizofrenicznymi. Pozwolę się wtrącić w tę dyskusję o sposobie używania słów z dwiema uwagami. Po pierwsze, nie wiem, czy reguły używania języka, które stosujemy w odniesieniu do tych ludzi, których nie chcemy brzydko, czy stygmatyzująco, czy wykluczająco, czy jakoś inaczej nazywać, mają utrudniać nam i kaleczyć nam możliwości komunikacyjne w rozmowie, w dyskursie akademickim, czy w dyskursie akademickim możemy sobie pozwolić na to z pełną świadomością, że wiemy, jak w konkretnych sytuacjach zastosowane te słowa mogą ranić czy boleć, ale w dyskursie akademickim możemy ich używać, bo my wiemy o tym. A druga uwaga dotyczy tego, że często te osoby, których nie chcemy nazywać raniącymi ich terminami, same się tak identyfikują i definiują, i wtedy nasze próby używania różnych eufemizmów, to właśnie nasze próby są dla nich raniące i dochodzimy do takiej sytuacji, którą wyraża tytuł XVII-wiecznej komedii Johna Heywooda Kobieta zabita dobrocią. Czy to jest kwestia, czy mówimy niepełnosprawny, a możemy mówić też sprawny inaczej? Ja nie robiłabym takiego też podziału, że coś jest dla dyskursu akademickiego, a coś jest dla szpitala psychiatrycznego. Możemy dyskutować, na ile te wrażenia są nasycone emocjonalnie i stygmatyzująco. No w moim odczuciu, zresztą też nie moim, niektóre terminy są po prostu zwyczajnymi nazwami i wcale nie rezygnowałabym. Dziękuję za dyskusję.